Cześć wszystkim, witajcie. Kosimy kolejne poletko kukurydzy, tym razem MAS23M, także pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej. Oczywiście filmy z siewów były, to tam sobie wcześniej można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, nie będę się powtarzał. O, 3/4, nie wiem, czy objedziemy, może akurat. No, także, no i się ciemno robi znowu, jak to u mnie jest, nie? Ale musiałem przedmuchać i posmarować kombajn, bo wróciłem z 3-dniowego koszenia troszkę w dalszym rejonie, no i musiałem, no nie mogłem już jechać tak na żywca, trzeba trochę o sprzęt zadbać, szyby umyć, potankować się i tą 23 właśnie teraz tak wyszło, że kosimy te, mamy ile, 1, 2, 3 kawałeczki jej, nie, to no to wyjdzie, że w nocy będziemy kończyć, no ale no nie, nic wam nie poradzę, przepraszam, że to tak wychodzi, ale choćbyś jak się nie wiadomo starał, to zawsze jest na odwrót. Gdzieś ten dzień teraz jeszcze czas przestawiony mi tak ucieka, że co sobie zaplanuję, to nigdy nie wyjdzie. Było wszystkich świętych, to wszystko było takie no na wariata, skupy pozamykane, nie szło się wyrobić też. Trochę nam się jeden dzień tak naprawdę opóźniły te plany, bo przez te skupy uciekł ten czas. No i no nic, trudno, wykosimy w nocy. Ogólnie kukurydza jest na dwóch kawałkach ziemia, taka czwórka, piątka, większość piątki. No to tutaj jest tak, no gdzie jesteśmy teraz nie jest za ciekawie. Kolbka jakaś tam nieduża, ale jest, to stanę, jak będziemy sypać szybko, póki jasno pokażę. Tutaj pod las wjeżdżamy, no to już naprawdę jest taka kolba, że aż by się chciało, taka myślę, no na 10 ton spokojnie by sypnęła. Tam drugi kawałek później właśnie, no jest podobna ziemia, z tym, że więcej jest tej lepszej takiej troszkę, a ten ostatni kawałek jest na takiej 4A, 4B, to tam jest naprawdę, tam może być moc, zobaczymy jak dojedziemy na niego, ale tutaj mnie najbardziej ciekawi na tych piachach, jak to się sprawdzi, bo w tamtym roku była posiana 140E i 23M, to 23M dała najlepiej, no ale ona miała trochę lepszą ziemię, 140E znowu na piachu pokazała, no ale rok też był w tamtym roku dużo lepszy, bo w tym roku to jest, no co to gadać, słabizna, nic z tego deszczu u nas nie było, to w ogóle, że coś tej kukurydzy jest, ja myślałem, że nic nie będzie, tak cienko to wyglądało. Dobra, jedziemy jakoś na pusto, bo tu takie głupie właśnie działki są i musimy wycinać, a to jednak straty kolb też są jakieś na takich kręceniach, to jak się da, pominiemy. No i sobie, no poradziła tak średnio bym powiedział, bo to jest bardziej wymagająca odmiana, już jest VO250. Najlepiej to już na lepszej ziemi byłoby siać. Tak samo 306P, jak był poprzedni odcinek, to super się spisała, ale była na dobrej ziemi, to ponad 12 ton grubo było, to jest kosmos jak na ten rok. A tutaj no jeszcze poletka, popatrzymy co będzie. No 140 to różnie tam dawała, jak mówiłem wcześniej. Były takie miejsca, że koło 13 jakoś tam, tak no nie było akurat ważone dokładnie, ale tak no gdzieś koło tego, a miejsca były, że 2 tony, 3, takie słabe, no nic nie poradzimy, taki rok jest. Ale tutaj jeszcze mnie ciekawiło właśnie, bo drugi rok te odmiany już mam i chciałbym wiedzieć na przyszłość, co to brać, bo jakieś tam spostrzeżenia już są, a teraz doszła jeszcze ta 306P, która no zaskoczyła mnie i nie tylko mnie, z tego co tam byłem u Krzycha na pokazach w dniach kukurydzy, to każdy jest zadowolony z niej, że ona fest sypie, jak ma tam troszkę ziemię lepszą, bo na piachu to nie, no nie będzie na piachu nic, bo widzieliście na poprzednim filmie, kto oglądał, pokazywałem to, co na kiszonkę obcięliśmy, tam nie było nic, nie, to nawet nie ma co mówić. A tutaj jest odmiana taka troszkę mniej wymagająca, ale jednak też już potrzebuje ziemi. No ta 140, jak do tej pory mi wygląda, że ona
najlepiej się na tych piachach sprawdza. No tylko to, ten rok to był naprawdę ciężki, to już chyba bardziej wykazać się kukurydza nie mogła jak w tym roku, to pokaże wszystko, nie? No zobaczymy, może jakieś nowe na drugi rok coś posiejemy. Trzeba będzie sobie obmyślić, jak to, co to siać. Zamawiać trzeba już, bo z nasionami jest ciężko. Gdzieś tam we Francji było problem przez suszę właśnie spowodowane, że brakuje tych nasion. A ja koszę dzień i noc i nie mam czasu nawet zamówić. I muszę dzwonić, bo może być nieciekawie, nie? A tej kukurydzy potrzeba jednak, siejemy tego troszkę. Także dobra, ja dojeżdżam do zestawu, wysypiemy sobie i będziemy później pokazywać, zobaczymy jaka wilgotność i pokażę wam na tym piachu jak to wygląda. Na dobrej ziemi jest super, jest może nie jest aż super wysoka jak na ten rok, wszystkie takie są, ale jest kolba i to, o to chodzi w tym wszystkim. Dobra, mierzymy, nie wiem czy mnie słychać, bo to w locie wszystko wiecie, na wariata, zaraz pokażę wynik do kamery dokładnie, bo pewnie nie widzicie, tylko zakręcę. Sam jestem ciekaw, bo wygląda na bardzo suchą. Dobra. Patrzcie, 21,5. Super jest. Idziemy zobaczyć pole teraz, ale tu wynik mi się podoba pewnie. Listopada, nie? Troszkę może późno to kosimy, ale z tego powodu, że gdzieś tam po usługach jeździłem, tu mnie zależało, cena idzie do góry, to mówię, kukurydza tutaj tu zimowe nie będzie siane, będzie jeszcze raz kukurydza akurat na tym polu, to mówię, nie chcę, stoi jeszcze, nie? No i no tu jest kolba taka jaka jest na tych o, słabszych miejscach, to jest piach, nie? Tu to jest akurat szósta klasa nawet w tym miejscu, to, a na szczęście kawałek, no ale patrzcie, no szósta klasa, jakąś kolbkę zawiązało jeszcze, nie? No zobaczymy jaka średnia wyjdzie, no nie ma co patrzeć, już ten rok to pokazał całkowicie mapę pola, gdzie jest mozaikowate, to widać różnicę. Poza tym tam jest super, kolba taka, że naprawdę się chce, a tu no co, jest jak jest, nie? Także jedziemy dalej i będziemy pokazywać jak to tam wygląda i przejedziemy sobie na następne kawałki. Zobaczymy. Nie wiem jak mi się tą średnią tutaj uda wyłapać, może z całości to na pewno, czy mi się uda z każdego pola zmierzyć. Nie wiem jak te przyczepy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, bo mi ucieknie zaraz patelnia. Także mamy ten kawałek wykoszone. Tutaj wyszło nam co? 3,41, bo tutaj jeden przejazd, jak kosiliśmy tam drugą część pola na kiszonkę, przy ziemniakach obkosiliśmy jeszcze, nie? Także to mamy, jedziemy zaraz szybko jeszcze skubiec otwarty, to sobie wywieziemy i będziemy kosić dalej, zobaczymy jak to tam będzie. Także z jednego kawałka będę miał średnią 100% z tego kawałka, a resztę już zsypiemy razem, także no będzie jakaś tam też średnia. Dobra, jesteśmy na drugim polu, już jest późno w nocy. Trzecie pole jednak będzie w dzień koszone, także fajnie wyszło, chociaż jedno zobaczycie na spokojnie, normalnie. I co, byłem na skupie akurat osobiście, to wam mogę powiedzieć jak tutaj wyszło to, już sobie przeliczyłem, tak. Było 24,620 i tam jak te 3,41, nie, to nam wychodzi 7,219 z hektara. No to jest bardzo dobry wynik jak na takie coś na ten rok, bo tam mówię, tam było kupę piachu. Poprzednio tam 306P dała dużo więcej, no prawie dwa razy więcej, ale no była ziemia inna i odmiana ma też już potencjał bardzo duży na dobrej ziemi, ona bardzo dużo potrafi dać, nie? No ale tutaj jak taka wydajność jest przy tych kosztach, co były to jeszcze, to jakoś satysfakcjonuje, no. Tutaj właśnie kosimy teraz 23M, ten następny kawałek. Jest ziemia identyczna jak tam co kosiliśmy 306P ostatnio, co był filmik, także tutaj ja już widzę, że jest bardzo dobrze, nie wiem, już tutaj wam nie zmierzę dokładnie ile z tego pola, dodamy jeszcze tam te 60 czy tam ile arów, jeszcze jeden kawałek ten co tam sialiśmy sobie, żeby to popatrzeć, to
to średnia będzie, ale tutaj jest naprawdę moc. Zaraz tam się włączę, ubiorę na głowę, to pokażę, dalej będziemy kosić. Dobra, bo mi bateria jeszcze się kończy, ale mam nadzieję, że starczy na dzisiaj. Sypiemy tutaj, no to fajnie to wygląda. Zaraz zobaczycie, czy to będzie w przystawce widać. Tutaj taka dyszka, myślę, spokojna, nawet i pod 12 może podchodzić tutaj, tak jak z tego kawałka. Także czy ta ziemia tutaj jak jest i właśnie mówiłem 306P dała radę, to i no ziemia to ziemia, nie oszuka się ziemi, nie? I jedziemy dalej. Zobaczycie, może coś będzie widać. No sorry, że to w nocy tak, ale no kombajn u mnie nie stoi, nie? Ja już z 2 tygodnie codziennie koszę, nie? I bez przerwy. Także no tak wyszło i musimy to jakoś zrobić, o. No i lecimy. Jest taka może nie za wysoka, nie za niepozorna, ale kolba jest, aż się żółci. No nie mam wagi wilgotnościomierza w kombajnie, nie potrzebowałem tego, nie brałem, ale no wyniki fascynujące są. Jeszcze tu skończymy ten kawałeczek i będzie dzisiaj fajran, bo to tam już nie będziemy się przebijać na to pole gdzie indziej. Jutro sobie właśnie dokosimy jeszcze i będzie wsio. I zobaczymy tam wyniki, podsumujemy, no mówię, te dwa kawałki to już tam sobie zrobimy razem średnią. W sumie tamten kawałek też jest dobra ziemia, taka łąkowa bardziej może, czyli wychodzi na jedno, z tym, że właśnie na tamtej ziemi kukurydza idzie bardziej do góry, no kolba też jest, bo tam widziałem. Myślę, że zbliżone wyniki mogą być, także już sobie te dwa kawałki uśrednimy, nie? I zobaczymy jak to wyjdzie, bo tu jest takie, mówię, tu są te pola, co teraz jesteśmy, takie bardzo, bardzo fajne. Chciałbym mieć takie wszystkie, bo jak u nas tutaj, no lepszej ziemi od tej nie ma i tu zawsze sypie, no jakby nie było, zawsze tutaj coś będzie. I z pszenicą tutaj można się pobawić i rzep, no rzepak mieliśmy tu po jak na tę ziemię po 3800 tam były wyniki w rzepaku, także jest super, nie? To czego tu chcieć na takiej ziemi, jak tutaj żyta sieją, owsy, kukurydzę na piachach, nie? I nic więcej, no. No pszenżyto w sumie u nas też by, ale to pszenżyto to trzeba mieć trochę pola już dopilnowane, żeby coś było. A pszenicę to nieliczni bardzo. Zależy od roku, nie? Jak jest dobry rok, to wszystko może dać. To na 6 klasie będzie kukurydza sypała 15 ton, bo mieliśmy takie przypadki, że tak sypała. Normalnie megą jak kosiliśmy dominatorem, to jechał na takim kawałku tam nie wiem ile metrów tam i z powrotem miał pełno. No to się w pale nie mieściło, to przy tych odmianach, co teraz już mam tutaj trochę opanowane te po swojemu, swoje tam jakieś upodobania, co się sprawdza, co nie, jakby to przypilnował i był taki rok deszczowy, jak to były lata 2009-2010, że były te powodzie, padało non stop, no to no 15 ponad ton na piachach sypało, no to jest kosmos. Z jednej strony by się chciało, żeby to się powtórzyło, a z drugiej nie, bo było tak mokro, że ziemniaki były fest w cenie. Anno nie dało się kopać nawet 12 z napędem, no to do 12 szła kopaczka elewatorowa. A jak z tym się nie dało, próbowaliśmy kopać kopaczką konną ciągać. Też nie dała rady 12, takie było bagno. To co, taka cena była na ziemniaki, że ręcznie motykami kopaliśmy. Naprawdę był kosmos, jaka była cena. One aż gniły te ziemniaki w tej ziemi, to z drugiej strony prosiły się, żeby je wykopać, nie? No ale kopaliśmy ręcznie, no to ta 12 z kołówką tylko tam jedynie jakoś na chama szła, żeby to odebrać od tych ludzi, nie? I tak było, no ale teraz są suche lata, no i trzeba trochę właśnie w odmianach sobie tutaj powybierać, żeby jakoś tam wyjść na tym, nie? Bo jeszcze przy tych kosztach, co są teraz, to mówię, no trzeba myśleć, co się robi. A tu nie wiem, czy chyba mówiłem, bo tak nie lubię właśnie w tylu kawałkach wilm nagrywać, no ale to tak wyszło, nie, że VO mamy 250, no tam nakłady i te nawozy, wszystko to w filmiku tam z siewu, ale no tutaj obornik był, nie, tu chyba nie był, o już teraz nie pamiętam, wiem, że tamte kawałki coś tam było gnojone, no ale wyszło, myślę, całkiem pozytywnie, no mogło być dużo gorzej, bo ten rok jest taki, no bardzo nieciekawy jak u nas, no wszystkie deszcze omijały i nie było co tutaj zrobić z tym, no z
zboża czasami tak nie dały takiego zysku jak ta kukurydza, gdzie dostała popalić, no bardzo dostała, ale i tak obroniła się i chyba z największym zyskiem wyszła, no pod warunkiem, że gdzieś tam pole nie było całkiem całe piaszczyste. Jak była taka mozaika tam pół na pół, no to się obroniło i jeszcze z tego można jakoś na plus wyjść. Także dobra, tu nam został jeszcze jeden przejazd i kończymy na dzisiaj, zobaczymy jak to jutro będzie w dzień wyglądało. Jeszcze na spokojnie wam pokażę ten ostatni kawałek i działamy dalej. Dobra, jesteśmy dnia kolejnego na kolejnym polu i kosimy ostatni kawałeczek, bo zdecydowałem, że wykosimy sobie go na następny dzień, ponieważ wykosiłem koledze od razu przy tamtym kawałku inne, nie? Żeby tam nie wracać kombajnem. Także fajnie wyszło w sumie, bo mamy wykoszone w dzień, sobie zobaczymy dokładnie, na spokojnie. Trochę słońce razi w drugą stronę, no ale dobra, no i mówię, tutaj na tym kawałku w tej chwili jest piękna kolba, taka jak tam na tej nocnej działce, co kosiliśmy. Tutaj troszkę już jest podpalona, ale i tak jest żółto w przystawce. Jest mniejsza, ale jest żółto, to mi się podoba. Zbiorniczek tutaj już mamy, no, już pół zbiornika będzie. A tu jest, no nie wiem, 60 arów. I co, i tam, i tu podpaliło trochę, no z kombajnu to gorzej wygląda niż tam gdzieś się przyjeżdżało zaglądać, nie? Ale tam na dole jest super, bo tam taka lepsza ziemia, a na tamtym kawałku w nocy była petarda. Zobaczymy, razem to zsumujemy, nie wiem kto pojedzie z kukurydzą, raczej ja nie, bo mam koszenia dzisiaj do nocy. Także zsumujemy wam te kawałki, zobaczymy wam i sobie będę wiedział jak to wyszło. Zsumujemy i zobaczymy jaka to będzie ta wydajność. Myślę, że te dwa będą miały taką naprawdę fajną wydajność. Tamten, no troszkę wiadomo, te 7 coś to nie ma co narzekać jak na ten rok, ale mogło być lepiej, nie? Zawsze by się chciało lepiej, ile by nie było, to człowiekowi mało jest. No ale dobra, tu mamy dwa przejaździki i skończymy tą zabawę. Jedziemy dalej kosić do kolegów. Po kolei kawałki haratam, nie ma jeżdżenia, nie? Także będzie jeszcze jedno cięcie. Podsumujemy sobie, pogadamy. No nie lubię tak na raty robić filmu, widzicie. Nasiałem kawałków, teraz trzeba to wszystko sobie sprawdzać jak to wyszło, nie? Najlepiej jak w tamtym roku było 15 hektarów, tam na pół dwie odmiany sobie popatrzyłem jak co było, no trochę tych transportów tam wyjeżdżało, ale było łatwiej to wszystko sobie nagrać i policzyć, nie? A tu trzeba tak skakać, ale dobra, to kończymy na dzisiaj i widzimy się na podsumowaniu. No witam, mamy dzień kolejny, co prawda deszczowy jak widać tu albo nie widać. Podjechaliśmy sobie do Maczka zjeść, no bo się należy chyba, nie? Za te nasze zmagania całe kukurydziane i w ogóle. I mamy wyniki teraz, 100% wszystko tutaj jest policzone. Na szybko na karteczce mamy tak. Ten pierwszy kawałek mówiłem, że tam 7 z groszem wyszło wydajności. I te dwa pozostałe kawałki razem policzyliśmy, bo to małe kawałki. Znaczy no jeden tam większy, drugi tam 55 arów to bez sensu tam gdzieś tam się bawić, no nie było opcji, bo kombajn nie może stać, nie? I sypaliśmy to razem, także wyszło z nich te 19 ton 740 na hektar 93 podzielone, mamy 10 ton 227, czyli ładny wynik, bo ten pierwszy kawałek był w nocy korzony, bardzo dobra ziemia jak na nasze tu rejony, powtarzam, wiadomo, że pierwsza to pierwsza, a to była czwarta, nie? No u nas to jest dobra. I to było fajnie, także te wyszła dyszka z groszem i jeszcze tutaj sobie na szybko policzyłem średnią z tych wszystkich hektarów i te wszystkie tony co tutaj wyszły, nie? To mamy właśnie 44 tony 360 na 5,34 hektara, nie? I mamy 8,307 tony, nie? Także no jak na ten rok jest rewelacja, bo ja myślałem, że piątki nie przekroczymy albo i nawet to będzie za dużo, nie? To jest dobry wynik i myślę, że gorzej już nie może być, bo tak jak w tym roku było z tymi deszczami, to się w głowie nie mieści. Myślałem, że będzie całkiem porażka z tą kukurydzą, ale jakoś tam wyszło to. No i wyniki mówią same za siebie i wiemy mniej więcej w jakie odmiany tutaj strzelać, jakie testować jeszcze dalej tam
rozwijać, bo jest dobrze. Trzeba wiedzieć, w co uderzyć i na tym to wszystko polega. Także myślę, że z kukurydzy w tym roku to byłoby na tyle. Może jeszcze jakiś tam filmik zobaczycie z koszenia, ale to tak już jak się uda, to uda, nie to nie. No i myślę, że będziemy kończyć. Także trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.